spodnie Vida Pro. Ponad rok temu zastanawiałem się, czy obiegowa opinia o produktach szwedzkiej marki Fjällräven, a zwłaszcza o materiale G1000, z którego wykonane są ich spodnie. Spodnie outdoorowe przeznaczone właśnie do leśnych aktywności, jakie przeważnie uprawiamy. Postanowiłem zweryfikować, czy faktycznie są tak dobre, jak mówią. I tak po roku używania tych spodni mam mieszane uczucia. Dzień dobry, zacznijmy jednak od początku. Spodnie Vida Pro od Fjällräven, które kupiłem ponad rok temu, są jednymi z rodziny spodni, które produkuje Fjällräven. Vida Pro występuje w wielu kolorach, oczywiście występuje w wielu rozmiarach, co jest istotne, o czym później, jak również w ofercie występuje siostrzany niemalże w zasadzie produkt, spodnie Barents, które odróżnia od Vida Pro. Co nie jest szczególnie typowe wśród producentów odzieży outdoorowej, że nogawki są niezarobione, to znaczy są zdecydowanie dłuższe niż być powinny, natomiast takie spodnie po prostu trzeba oddać do krawca, żeby je skrócił i dopasował do nas. Ciekawy pomysł, natomiast wydaje mi się, że na dole nie będziemy mieć takich regulacji. Nie wiem tego na pewno, ale mam wrażenie, że tak właśnie będzie. W Vida Pro właśnie spodniach mamy taką cechę. To znaczy, przeważnie w spodniach outdoorowych mamy jakiś ściągacz na dole, którym możemy zwęzić naszą nogawkę. W tym wypadku jest to zrobione nieco inaczej, ponieważ mamy tutaj do czynienia z kapslami i taką regulacją w zasadzie skokową. Zapinamy kapsel. Bardzo, bardzo to jest wygodne, natomiast inną sprawą jest to, że raz to regulujemy i więcej tego nie używamy. Natomiast jest tutaj w środku jeszcze guma. Więc nie stanowi to dużego problemu. Istotną rzeczą, którą tutaj mamy, a nie zawsze występuje to w tego typu spodniach, to jest haczyk. Haczyk w nogawce, który pozwala nam zahaczyć te spodnie o sznurówkę buta, po to, żeby się nie podnosiły. Kolejną kwestią to są kwestie związane z kieszeniami. Mamy tutaj oczywiście frontowe dwie kieszenie, nic nadzwyczajnego. Poza tym na nogawkach od frontu mamy po prawej stronie z ładnym logo Fjällrävena jedną kieszeń cargo, dość szeroką. Po lewej zaś stronie mamy taką podwójną kieszeń, jedną bardzo długą, dość płaską, na płaskie rzeczy, i niżej na wierzchu tej poprzedniej kieszeni mamy taką, która już się troszeczkę rozszerza, zdecydowanie mniejszą, krótką kieszeń. Na udzie zaś z boku mamy taką jeszcze dodatkową, jedną ciekawą kieszeń, do której możemy sobie wsunąć na przykład nóż zapinaną na kapsel, ale ta kieszeń również jest przelotowa, to znaczy możemy odpiąć ten kapsel dolny i wsunąć tutaj coś dłuższego, co będzie nam wystawać tutaj z tej nogawki, na przykład piłę czy tam siekierkę. Także jest to dość ciekawy pomysł, bardzo fajne rozwiązanie. Z tyłu na spodniach kieszeni nie ma. Krój tych spodni jest dość standardowy, powiedzmy, powiedziałbym jeansowy. Mamy normalny guzik, tego typu jak w jeansach, właśnie zwyczajny, normalny guzik. I zamek YKK45C. Wszystkie kapsle mamy oczywiście z ładnym logo Fjällräven. Wszystko jest zrobione doskonale. Niemal doskonale z tego względu, że tutaj od samego początku na tym, przy okazji tego guzika, była jakaś wystająca nitka, czy tam trochę nitek wystających. Nie było to perfekcyjne wykonanie, aczkolwiek nic się z tym więcej nie stało. Te nitki jak odstawały, tak odstają. Nic tu się więcej nie wydarzyło. Spodnie, jak pokazuje tutaj instrukcja, wewnątrz na prawej kieszeni można impregnować woskiem, do czego zachęca producent, aby zapewnić im pewną wodoodporność. Oczywiście jest to kosztem oddychalności tych spodni,
która nie jest w tym wypadku jakaś wybitna, ale o tym za chwilę. Na kolanach oczywiście mamy miejsce do umieszczenia wkładek na kolana. Jest to całkiem spore, obszerne miejsce. Wszystkie wkładki, jakich tam chciałem użyć, działały. Mieściły się tam swobodnie. Na lewej nogawce oczywiście przy okazji tej przelotowej kieszeni mamy wszytą szwedzką flagę. Szwedzi lubią takie rzeczy, zarówno w Volvo, jak i w Fjällrävenie, podkreślać pochodzenie swoich produktów. Krój spodni oczywiście bardzo prosty, dość klasyczny, kanciasty. Porównałbym je do klasycznych jeansów, obszernych jeansów, jakie kiedyś były popularne. Niesie to ze sobą również pewną konsekwencję. W zasadzie konsekwencja wynika trochę zarówno z kroju, jak i materiału, jakiego użyto do produkcji tych spodni. Używałem tych spodni przez ostatni rok, zarówno w lecie, jak i w zimie. Chodziłem w nich po górach, chodziłem w nich po lasach. Używałem ich też przez chwilę na co dzień, więc byłem w stanie wyrobić sobie pewną opinię na temat tego, co sobą reprezentują i że to faktycznie jest tak fantastyczne, jak mówią. Zacznijmy od zestawu cech jako takich. Lewa nogawka, która ma dość dużą, płaską kieszeń, jest tak naprawdę kieszenią trochę na mapę, tak mi się wydaje, albo coś w tym stylu, jakieś płaskie przedmioty. Jest bardzo duża, natomiast mało pojemna. Natomiast ta kieszeń poniżej z kolei jest już taką kieszenią typu cargo. Ona się trochę rozszerza, natomiast jest tak niska, że niewiele tam możemy wcisnąć. Natomiast ta kieszeń po przeciwnej stronie, czyli po stronie prawej, jest to taka, powiedzmy, typowa kieszeń cargo i tutaj możemy faktycznie sobie wcisnąć wszystko, co trzeba. Wszystko, co chcemy. Producent pisze o tych spodniach, że są to spodnie w pewnym sensie odporne na wodę i można to potwierdzić, faktycznie nie namakają szczególnie szybko. Jeżeli jest lekki deszcz, w zasadzie nie ma żadnego problemu. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych osłon na spodnie od deszczu, z tego względu, że nie namakają zbyt szybko. W zasadzie chyba nie zdarzyło mi się ich namoczyć do tego stopnia, żeby po prostu musiały schnąć. Kolejną kwestią będzie ta kieszeń przelotowa, którą mamy po lewej stronie. Kieszeń jako przelotowej nie używałem jej w zasadzie, natomiast bardzo fajnie sprawdza mi się na mały nożyk, który bardzo często tam lądował i jest to bardzo wygodne. Jeżeli chodzi o regulację nogawek, nie mam kompletnie żadnych zastrzeżeń. Wydawało mi się pierwotnie, że taka skokowa regulacja, którą realizujemy tutaj za pomocą tych kapsli, będzie niewystarczająca, jednak wychodzi mi, że to po prostu działa i jest ok. Bardzo fajną, nie do przecenienia cechą jest fakt, że mamy tutaj taki haczyk, którym możemy przymocować nasze spodnie do butów, dzięki czemu się nie podwijają. To jest naprawdę fajne. Fajnie się to chowa, jeżeli tego nie używamy, to tego praktycznie nie widać, nie przeszkadza, nie zawadza. Bardzo dobry pomysł. Spodnie oczywiście są pancerne. W zasadzie wyglądają jak nowe nadal po tym roku używania. Nie widzę tutaj żadnego szczególnego zużycia. Żadne nitki nie puściły, nic się nie przetarło. Z tyłu tutaj, gdzie mamy podwójny materiał, w zasadzie gdyby go nie było, gdyby był pojedynczy, nie robiłoby to większej różnicy, ponieważ tutaj też żadnych przetarć, niczego takiego nie uświadczymy. Tak samo jak na kolanach. O, tu się jakaś luźna nitka pojawiła, natomiast to nie jest nic nadzwyczajnego. Nie udało mi się tutaj zrobić żadnej dziury. Nie, żebym się szczególnie starał, ale po prostu używałem ich dość intensywnie i wychodzi na to, że to co mówią, wydaje się być prawdą. Natomiast jest w tej beczce miodu łyżka dziegciu, więc przejdźmy teraz do wad. Jeżeli chodzi o wady tych spodni, zacząłbym od kroju. Jest to dość klasyczny, standardowy krój, bardzo prosty. Nie ma tu żadnych udziwnień, po prostu spodnie jak spodnie. Nie ma tutaj żadnej gumy w pasie, żadnej regulacji. Jeżeli będą ewentualnie nieco za luźne, wiadomo, czasami przybywa nam w pasie, czasami ubywa. Musimy posiłkować się ewentualnie szelkami i nic więcej na to nie poradzimy. Te spodnie mają dość niski stan, że tak powiem, dlatego też chodząc z plecakiem, niektóre spodnie mają
powyżej szlufek jeszcze sięgają trochę w górę po to, aby było trochę lepiej, jeżeli chodzi o plecak, żeby ten plecak nam tych spodni nie obsuwał, żeby nam nie obijał, żeby nam było odrobinę wygodniej. Tutaj czegoś takiego nie uświadczymy. Jest to coś w rodzaju normalnych, klasycznych dżinsów, w związku z czym jedyne, co można tutaj zrobić, to dołożyć sobie ewentualnie szelki. Kolejna kwestia to materiał. Materiał, który oczywiście jest pancerny, jest to połączenie bawełny i poliestru, z tego co pamiętam. Materiał jest absolutnie nierozciągliwy. Nie powiem, że bardzo sztywny, ale dość sztywny, bardzo pancerny i w ogóle się nie rozciąga. Efekt tego jest oczywiście taki, że jeżeli te spodnie będą odrobinę ciaśniejsze, bardziej przylegające, będzie nam średnio wygodnie. Natomiast jeżeli będą luźniejsze, to musimy niestety używać ich. Czasami może się zdarzyć, że będziemy musieli używać ich z szelkami. I tu dobór rozmiarów wydaje mi się kluczowy, z tego względu, że właśnie ten materiał ani nie jest szczególnie rozciągliwy, jest również dość pancerny, ale jeżeli chodzi o okres letni, jest to materiał moim zdaniem odrobinę za gruby i zbyt mało oddychający, to znaczy słabo przepuszcza nam powietrze. Często w spodniach w środku, w kieszeniach będziemy mieć jakieś siatki, coś w tym rodzaju. Tutaj takiego czegoś nie uświadczymy z tego względu, że po prostu kieszenie są naszyte na zewnętrzny materiał i nie ma tutaj niczego, co moglibyśmy użyć do wentylacji dodatkowej. W prawej kieszeni oczywiście jeszcze, nie wspomniałem, mamy taką wszytą elastyczną kieszonkę na telefon. To działa i jest bardzo w porządku. Kolejną wadą, dość absurdalną wydaje mi się, jak na producenta outdoorowego, który w zasadzie zjadł zęby na tym i powinien teoretycznie wiedzieć wszystko na ten temat, są kolana, a konkretnie miejsca, w których powinniśmy umieścić wkładki. Przeważnie w spodniach tego typu albo wkładki umieszczamy od wewnątrz, albo od zewnątrz. Od wewnątrz jest to sprawa prosta, wkładki wsadzamy przeważnie od góry albo od boku i siedzą sobie wygodnie w miejscu do tego przeznaczonym. Natomiast jeżeli mamy możliwość włożenia wkładek od zewnątrz, przeważnie jest to miejsce w jakiś sposób zamykane, czy to na rzep, czy to w jakiś inny sposób. Tutaj nie ma kompletnie żadnej możliwości, żadnego sposobu zamknięcia tych kieszeni na wkładki, a wkładki wsadzamy od dołu, co powoduje, że ta wkładka, która będzie nam się z czasem obsuwać, będzie nam tutaj wystawać. Mniej lub bardziej, w zależności od wkładki, niektóre trochę bardziej, niektóre trochę mniej, jednak będą wystawać i oczywiście może się zdarzyć tak, że te wkładki nam namokną, że te wkładki nam się postrzępią, pobrudzą. Nie są chronione tym zewnętrznym, tą zewnętrzną warstwą materiału, która powinna izolować te wkładki. Wkładki przeważnie nie są zrobione taki w pancerny sposób, to są po prostu jakiś rodzaj gąbek. Te fialerowenowe są troszeczkę inne, ale w sumie dzisiaj nie o tym. Na koniec jeszcze jedna, dość istotna moim zdaniem rzecz, a mianowicie cena. Oficjalna cena tych spodni w oficjalnej dystrybucji w Polsce na ten moment, czyli na moment, kiedy to nagrywam, a nagrywam to pod koniec grudnia 2023, to 929 zł za spodnie. 929 zł, czyli prawie 1000 zł za spodnie. To bardzo dużo. Za tą cenę możemy sobie kupić alternatywne dwie lub nawet trzy pary spodni do tego samego celu od innych producentów. Nie wiem, czy jest sens wydawania 1000 zł na jedne spodnie. Teraz może klasycznie dla tego typu materiału przejdźmy do tego, co napisał tutaj producent i czy to się zgadza. Sprawdzą się doskonale zarówno na wietrzne dni, jak i podczas deszczowych szlaków, gwarantując niezawodną ochronę. Kluczowym atutem tych spodni jest innowacyjne wzmocnienie na tylnej części oraz ergonomiczne ukształtowanie kolana z możliwością zamocowania ochraniaczy, które nie tylko zabezpieczają najważniejsze obszary, ale również zapewniają swobodę ruchu. Swoboda ruchów jest dyskusyjna, natomiast jeżeli chodzi o miejsce na ochraniacze, nie jest to nic nadzwyczajnego w tego typu spodniach. Tu akurat nie jest to zrobione najlepiej. Są spodnie, które mają to zrobione dużo lepiej. Natomiast jeżeli chodzi o innowacyjne wzmocnienie na tylnej części, jest to po prostu druga warstwa materiału. Nowy, bardziej dopracowany krój oraz dodatkowe zapięcia do butów zapewniają jeszcze lepsze dopasowanie i komfort. Spodnie w fialerowym Vida Pro to nie tylko wytrzymałość i komfort, ale także funkcjonalność w trudnych warunkach terenowych,
to nieodzowny element wyposażenia dla wszystkich, którzy cenią sobie aktywność na świeżym powietrzu i gotowi są stawić czoła wszelkim wyzwaniom natury. Bardzo poetycko i buduje to w wyobraźni to, że w tych spodniach to idziemy dalej. Wytrzymałe spodnie do intensywnego trekkingu, wykonane z mocnego materiału G1000 Eco. Wydaje mi się, bo teraz są wykonane te spodnie z materiału G1000 Eco, wcześniej były wykonane po prostu z G1000. G1000 Eco od zwykłego G1000 różni się tym, że jest to po prostu ekologiczna bawełna, czyli jest tutaj dodatek ekologicznej bawełny, a nie zwykłej bawełny. To znaczy, że jest to po prostu normalna bawełna, tylko produkowana w ekologiczny sposób. Oferowane rozmiary 42-60, krój spodni regular fit, krój regularny, dostępne długości nogawet 30 cali, 32 cale i 34 cale. Waga produktu 645 g dla rozmiaru 50, liczba kieszeni 6. Reasumując, spodnie, które osobiście oceniam jako bardzo dobre na sezon przejściowy, jak również zimowy, na letni nieszczególnie, ponieważ są zwyczajnie za grube. Nie są też zbyt elastyczne, lepiej mieć troszeczkę większy rozmiar i z tym właśnie trzeba poeksperymentować. Czy uda nam się dobrać dobrze ten rozmiar? Jeżeli odpowiedź na to pytanie brzmi tak, oczywiście warto tych spodni, warto zainwestować w tego typu spodnie, ale tutaj z kolei pojawia się druga kwestia, czy warto wydać 1000 zł na te spodnie? Moim zdaniem nie. Jeżeli uda nam się znaleźć w dużo bardziej rozsądnej cenie, wydaje mi się, że można się nad tym zastanowić.